Wystawa dotyczy prac polskich architektów, urbanistów i inżynierów w okresie zimnej wojny w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Polscy architekci urbaniści byli cenieni w tych krajach, zwłaszcza w krajach postkolonialnych, i dlatego na tytuł wystawy został wydany PLTM, to znaczy Socjalistyczna Polska jako pewna marka rozpoznawalna na globalnym rynku pracy intelektualnej. Polska architektura, urbanistyka była ważnym towarem eksportowym, z jednej strony bazując na doświadczeniach architektury urbanistyki międzywojennej, z drugiej strony na doświadczeniu wielkich socjalistycznych budów, takich jak odbudowa Warszawy czy Nowa Huta, z ich całościowym podejściem do miasta.